Cześć, siema, witajcie, z tej strony Exar, to jest pierwszy odcinek z gry Kozacy. Jest to seria, która tak jakby, o której przypomniał mi gra, o której przypomniał mi Lotosek, bo on nagrał coś takiego jak Age of Mythology. Jeśli jesteście zainteresowani tego typu grami, to zapraszam, w opisie macie link do kanału Lotoska, bo no jakby nie patrzycie, mi przypomniał o tej serii troszeczkę. I to jest seria, gra nie wiem czy tego samego studia, ale bardzo podobna. O proszę, tu jakiś trailer nam się odpala. Niekoniecznie chcemy go widzieć. I dzisiaj zagramy sobie na single playerze, żeby wam pokazać tą ogólnie grę, bo jest gra bardzo ciekawa, strategiczna. Zrobiłem już save, YouTube. Nie wiem jak to słuchajcie będzie działać. Land, start option, default. Powiedzmy, że normal. No, ustawiłem sobie taką w 100%, wiecie. Pierwsza lepsza gra, powiedzmy, że niech to będzie simple test, nie wiem, niech to będzie to, bo to, albo random map, niech to będzie random map. My, przeciwnik niechaj będzie, nie wiem, Turcją, my bądźmy Ruskami i tyle. W sumie przeciwnika ustawiłem na easy, normalnie będziemy grać na normalu albo na hardzie. Teraz to jest taka gra, w której chciałbym wam zaprezentować wszystko. Klikamy więc start. I teraz tak, jeśli chodzi o grę, to tutaj mamy mapę, jak widzicie, mapa jest dość duża. Powinienem właśnie chyba ją teraz zmniejszyć, tylko nie wiem gdzie. M może? Tak, dokładnie, M-kom. Ale to dobra, to tak nie zostanie. Gramy z balonami. Przeciwnik już tutaj się zaczyna nasz rozbudowywać. My nie możemy wcisnąć pauzy, więc ja już zacznę grać, a w międzyczasie będę wam mówił, na czym polega gra. Tutaj, jak widzicie, mamy chłopów. Chłopicy jest podstawowa jednostka. I kiedy wybierzemy takiego chłopa, to tutaj nam się pojawia menu, w którym możemy budować budowle, tak, budynki. Każdy budynek coś daje. Zaraz wam powiem, co teraz aktualnie robię, ale chciałbym się pospieszyć, żeby jakoś mnie przeciwnik bardzo nie nadgonił. To zbudujemy sobie, zaraz sobie będziemy wyznaczać chłopów do pewnych zadań. Aczkolwiek na początku zróbmy takie dość podstawowe rzeczy. Tak, no to zacznijmy, że na górze mamy ogólnie nasze surowce. I tak. Też myśmy. Dobra, trochę tych chłopów zrobiliśmy. Nie mam aktualnie hajsu na nic. To tak. Ci chłopowie, czterech. Ojejku, już zaczynamy umierać z głodu, więc bardzo szybko trzeba iść i zacząć zdobywać pożywienie. Niech ci chłopowie pójdą tutaj po kamień. Oj, przepraszam. Ci chłopowie pójdą po kamień. Ci chłopowie... Za dużo wziąłem do kamienia. Weźmy tak z trzech do drewna, bo drewno jest troszkę ważniejsze. Tu jeszcze z pięciu, okej. Tych sobie weźmy, nie wiem, do... W sumie niech oni zbudują nam kopalnię. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Tutaj mamy tak złoto, iron, coal, czyli tam podstawowe surowce. Food to jest bardzo ważny surowiec, który trzeba będzie na bieżąco uzupełniać, dlatego że food to jest jedzenie oczywiście i jeśli nam braknie jedzenia, to oczywiście chłopowie zaczynają umierać, tak? Także już rekrutuję kolejnych chłopów, bo widzę, że mam za mało w tym młynie tych chłopów. Może jeszcze tych weźmiemy do młyna. Ci zrobili kopalnię i do niej poszli, okej. Ci mogą zacząć coś budować. Niech zbudują kościół. Chociaż nie, kościół nam się teraz nie przyda. Teraz są ważniejsze rzeczy do robienia. Zróbmy może jeszcze... Zróbmy na początku kuźnię, żeby móc budować inne jakby, prawda, te... inne typy jednostek. I teraz tak, chłopi podstawowa jednostka, mają tutaj, jest ich atak, tutaj jest ich obrona, a tutaj są rzeczy, które mogą wybudować, tak? Każda rzecz tu jest opisana i potrzeba na nią określoną liczbę czegoś tam. Tutaj mamy kamień, który aktualnie wydobywamy i on jest zanoszył to do magazynu. Tutaj mamy wiatrak. Jeśli chodzi o wiatrak, to trzeba regularnie 5 golda wydawać, żeby zasadzić nowe zboża. Zrekrutujemy sobie jeszcze kilku chłopków, niech oni pobudują. Chłopi niech nam teraz zbudują koszary. Koszary są oczywiście po to, żeby zrekrutować naszych pierwszych żołnierzy. Dom. Dom jest po to, żeby zwiększyć naszą maksymalną populację. Aktualnie dom nam nie jest potrzebny. W momencie, kiedy zaczynamy tworzyć jednostki, dom będzie potrzebny. Ok, tu jest kopalnia. Możemy ją ulepszyć. I myślę, że to zrobimy. O, już nas atakują. Bardzo źle. Bardzo... Nie mamy najemników, kurde, o mój Boże.
A nas szybko przeciwnik na easy rozjechał. Troszeczkę za szybko ten przeciwnik gra. Z tego co widzę, to strasznie duży game speed ustawiony, nie podoba mi się to. Dobra, to przejmujemy swoich chłopów. I podczas, bo w tym momencie przeciwnik przejął nasze... O Jezu, ale my będziemy mieć teraz problemy z tym przez to. Okej, no to bierzemy wszystkich chłopków w takim razie. Niech, o mój Boże, no od nowa atakują, no okej. Bierzemy wszystkich chłopków, niech nam jedzenie robią, bo zaraz nam zaczną umierać te. Tak, ci chłopkowie, o Jezu. Dobra, ci sobie zostali. Trzeba w takim razie tak, wziąć tych chłopków, niech oni mi zbudują wiatrak na nowo w tym miejscu na przykład. Dalej, tutaj zróbmy już może jakiś zbrojnych podstawowo, żeby być w miarę na coś przygotowanym. Tutaj są różne upgrade'y, takie badania powiedzmy, które są dość przydatne. Okej, no to budujcie to, znaczy wy orajcie. Weźmy tak, czekajcie, może weźmy tyle chłopków, niech oni nam odbudują od nowa ratusz, który straciliśmy. Wielka szkoda. Zapomniałem kontrolować przeciwnika, czy gdzieś tam jego wojska nie robią wypadów, ale no po prostu nie miałem jakoś tak bardzo uwagi na tym skupionej. Jak tam z czasem? Czy ja włączyłem czas? Nie. Dobra, no to wznawiam czas. Teraz tak, klikamy chłopków, czekajcie, tutaj klikamy, bezrobotnych chłopków i teraz tak, ja bym sobie zrobił akademię, akademia jest bardzo ważna, jeśli chodzi o początek. Daje nam ona podstawowe badania, które zwiększają tak jakby naszą produktywność na przykład i tak dalej. Jak widać, nie ma teraz leniwych chłopków, ty pójdź przejąć ten dom, wszystko jest już poprzejmowane, okej. No i niestety dom się zaczął palić po przejęciu, jest na to pewna szansa, no i w takim razie wybuchnie, tak? Zmniejszając tym samym naszą max populację. Okej. Czy są jacyś leniwi chłopi? Nie, ale sobie ich zrekrutujemy trochę. Wojska myślę, że na tę chwilę nam starczy. Tutaj możemy również ulepszyć podstawowe jakieś statystyki naszego wojska. Tutaj mamy statystyki. O proszę, zrobiono nam uniwersytet. Od razu zróbmy bonus do jedzenia, bo jedzenie na początku się przydaje. Weźmy leniwych chłopów i niech tak, niech ci trzej pójdą gdzieś zbudować kopalnię, tylko gdzie jest najbliższe miejsce na kopalnię? Tutaj jest, okej. Dobra, co nam zostało do zbudowania? Bierzemy leniwych oczywiście chłopów. Kościół mi nie jest potrzebny, jak wspomniałem. Zbudujmy market, tak zwany. To sobie możemy zabagajdować. Niestety, słuchajcie, nie ma polskiej wersji kozaków. Przynajmniej ja nie znalazłem. Jeśli ktokolwiek... wie cokolwiek o polskim dubbingu, to proszę mi powiedzieć, leniwy chłopcy. Co wy możecie mi teraz zrobić? Aktualnie możecie mi zrobić kościół, który nie daje za dużo, ale jak już możemy, to zróbmy i zaangażujemy ich teraz do wydobywania surowców, bo to jest dość przydatne. Tu sobie posadźmy, zrekrutujmy jeszcze trochę tych chłopów i teraz tak, niech ci chłopi pójdą wydobywać. Głównie nam jest potrzebne... Aha, bo my w ogóle przestaliśmy wydobywać, o mój Boże. To niech teraz ci chłopi... Ojejku, za małych trochę. Dobra, niech mi pójdzie trzech, pójdzie wydobywać kamień. Zapomniałem, że nam zaatakowali i przez to chłopi przestali wydobywać. Musimy więc zrekrutować teraz chłopów do pracy podstawowej. Tutaj możemy przejść w nowy wiek. Nowy wiek daje nam nowe jednostki, aczkolwiek do tego są potrzebne jakieś tam pewne rzeczy. Tutaj mamy chłopów w kopalni, subgrade'ujemy kopalnię, tak, tutaj jest, tutaj jest trzech i tutaj jest trzech, okej. Tutaj w katedrze możemy budować popów. Po co są popi? Popi, przynajmniej ja, nie są dla mnie odczuwalnie dobrymi jednostkami, aczkolwiek no teoretycznie powinny one być przydatne. Zbudujmy sobie jeszcze jeden domek, tak w razie czego. Tak, kolejne rzeczy. Potrzebny nam uniwersytet w takim razie. Zbadajmy sobie jeszcze to. Zapomniałem, że trzeba na bieżąco tutaj badać. Gra jest dość dynamiczna. Dobra, zbudujmy sobie w takim razie może tutaj wieżę, żeby się mniej musić przejmować tymi. Tutaj mamy. Heighten up, to jest spoko. Myślę, że sobie to zbadamy na początek. Weźmy, zrekrutujmy jeszcze trochę chłopów. Co wy możecie mi teraz zbudować? Zbudujcie drugi wiatrak, bo zaraz zacznie nam się roić, mnożyć tych jednostek, a nam będzie brakować jedzenia, także drugi wiatrak się na pewno przyda. Zrekrutujmy chłopów, zbadajmy to tutaj.
Leniwi chłopi, dajcie mi leniwych chłopów. Czterech, okej. Co, że wy tutaj możecie zbudować? Możecie zbudować na przykład drugie koszary, ale nam są... One nie są potrzebne. Wood. Wood mamy, gold. Golda mamy. Wood nam brakuje, dobra. To niech troszeczkę powydobywają tego drewna ci chłopi, bo widzę, że nie możemy właśnie przez to budować dużo budynków. Diplomatic Center to jest dość też przydatne. A zbudujmy. Teraz tak, tutaj nie mamy żadnych upgrade'ów, bo nam potrzeba iron oraz coal, więc musimy zaangażować troszeczkę chłopów. Złapmy ich kilku. Hops, tylu. Niech oni zrobią kolejną kopalnię. Nie pamiętam w sumie, która kopalnia od czego była. To jest na pewno węgla, także zbudujmy kilka, zrekrutujmy chłopów do kopalni. Aha, to jest, przepraszam, to jest uleczenie jednostek, to nam nie jest potrzebne, zmarnowaliśmy trochę. Zapomniałem, kopalnie są teraz tutaj bardzo ważne na początek. Trzeba ich pobudować jak najwięcej. Tu jest jeszcze miejsce na kopalnię. Tu są chłopi leniwi, niechaj oni zbudują... Akademia już jest. Co wy chłopi możecie zbudować? Szukajmy jeszcze jakiegoś miejsca na kopalnię. Tutaj, to weźmy to. Ogólnie nie chcę, żeby ten odcinek trwał jakoś bardzo długo, bo nie taki jest nasz cel, tak? Gdzie jest drugi wiatrak? Gdzieś tutaj był. Tutaj jest. Zapomnieliśmy zasadzić w nim plonów. No, genialnie. Dobry pomysł, Exor. Graj w grę, która wymaga podzielności uwagi. Możemy do Diplomatic Center zbudować. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza podczas ataków na nas przez nieprzyjaciela. Dobra, tutaj możemy się wymieniać. Teoretycznie nie chcę. Aktualnie nie potrzebuję. Możemy się wymieniać stone, złoto. Stone za złoto, jedzenie za żelazo, żelazo za jedzenie i tak dalej, prawda? Dobra. Nie lubię się bawić. Nigdy się nie lubiłem bawić właśnie w te... tutaj nigdy... Jezu, za dużo mam czułość trochę. Chodźmy, weźmy leniwych chłopów, bo widzę, że tutaj są tacy. Niech oni pójdą orać, łorać pole. Niestety chłopi nie umieją walczyć. Co prawda mają jednostkę ataku, ale walczyć mogą tylko między sobą. Niestety nie mogą atakować nieprzyjaciela. We wszystkich kopalniach są chłopi. Tutaj są, tutaj są. Tutaj jest wolna kopalnia. Będziemy więc musieli wziąć kilku chłopów tutaj do kopalni, więc zrekrutujmy ich. Chyba, żeby z jednej jest za dużo. Nie. W tej jest normalna. Z tych w sumie można zabrać jednego. A, dobra. Tu możemy sobie wszystko poupgrade'ować. To jest dość przydatne na początek. Dobra. Jeśli chodzi o jednostki, to powoli będziemy już powiedzmy, że ulepszać. Zobaczmy, jak to idzie u przeciwnika. Bardzo fajnie. Ustawił sobie wartę. W sumie my też możemy, tylko tak po prostu dla zasady. Wartę ustawia się tak, że chyba klikamy, czekajcie, klikamy to, klikamy tutaj na przykład. O, już nam idą po warcie, czekajcie, hops. No, żeż. Tak, powiedzmy, że tutaj będą chodzić. No i tyle. Tam i chodzą tam z powrotem, nie? Dobra, ci chłopi niech też pójdą do kopalni. Te? No dobra, niech pójdą do kopalni. Tylko gdzieś tutaj była kopalnia. Tutaj, okej. I zrekrutujmy może jeszcze kilku. Przydadzą się na pewno chłopi teraz do młyna. Chociaż jedzenie mamy na bardzo stabilnym poziomie. Czy nam spada? Nie, stoi nam na stabilnym poziomie. Zróbmy upgrade'y tutaj tego młynka. I uniwersytecie nie można zapomnieć. Na początku pod surowce będziemy się tworzyć, tak dość bezpiecznie. Nie robimy statków, bo nie jest to potrzebne najzwyczajniej w świecie. Town hall nie. W sumie to już mamy większość takich rzeczy podstawowych zrobionych. Teraz trzeba porobić wieżę, w razie jakby co. No i patrzymy, co tam robi przeciwnik. Powiedzmy, że strasznie jest słaby. Można by już się zacząć zbroić poprzez tutaj, przez to. Zobaczcie, jak tutaj się szybko jednostki zbroją. Problem jest z tym, że kosztują dużo złota i dużo złota wymagają. Więc róbmy sobie tylko kilka takich. Z tego co wiem, to są też o wiele słabsze jednostki niż normalnie. Ale zawsze można. Teraz tak, nie można tych jednostek oczywiście ulepszać, to jest największy minus. Zróbmy sobie podstawowe jednostki. Będziemy kończyć tę grę, myślę, o ile nam się uda.
Tak, co tu my tutaj mamy do upgrade'owania? Zboże. Firing power plus 10%. Myślę, że to będzie lepsze. Leniwi chłopi. Dajcie mi leniwych chłopów. Niechaj oni aktualnie... nie wiem, co oni mogą zrobić w sumie. Nic w sumie nie mogą zrobić. Mogą iść do pracy. Drewno na przykład porąbać. No tak. Zacznijmy już rekrutować troszeczkę. Idę pod atak, bo po prostu chcę, żeby to... Jezu, po co ja ich rekrutowałem? Niech oni tam idą atakować w takim razie. Żeby nam golda nie zżerali, bo oni strasznie dużo złota zwykle żerają. O ile teraz moje złoto jest na plus jeszcze, to zaraz sytuacja może się zmienić. Zróbmy tak, że tych trochę porekrutujemy, a tak oczywiście zróbmy kilku popów, tak tylko tako z nudów. O proszę, jest już walka. Zobaczmy. Oczywiście oni zostali wytłuczeni, bo nie mieli za dużych szans. No ruskie silne, ale nie aż tak, jak widać. O proszę, tu jeszcze jakiś został. O, a ten cwaniak na nas idzie. No nie wiem, pewnie go ta wieża rozwali, no ale dobra. Okej, co my możemy zrobić w takim razie? Ja bym zrobił jeszcze jedną kopalnię. Kopalnie są tutaj. I postawił tutaj, w tym miejscu. Dużo kopalni na sam start daje nam naprawdę strasznie duży profit. Zróbmy jeden na jeden, taki fight hardkorowy. Okej. Daje nam strasznie duże zyski, nie? Dobra. To sobie zostawiamy. Leniwy chłopi, chodźcie tu do mnie. I zróbcie mi może w takim razie stajnie, bo jej nie mam, a chciałbym ją mieć. Gra będzie rozróżnicowana o tyle, że... O mój Boże, ale ta wieża ma zeza. Chłopy... No, stracę chłopa. Nie straciłem. No, dobra. Przejmij chłopa i buduj dalej. Nic się nie stało. Ale widzicie, taki jeden gość mógł nam coś tam zabrać. Dlatego trzeba wystawiać tutaj straże, ale póki co nie jest to na tyle wysoki poziom trudności, żebym takie rzeczy robił. Czy stajnia jest zrobiona? Nie, ty robisz stajnię, no dobra. Chodź ta chłopy, tutaj. W ogóle gra ma bardzo przyjemny klimat, słuchajcie. W grze są kampanie, bo to jest oczywiście single. Teraz gramy na singlu, znaczy na singlu można grać na multi, z tego co widziałem to są nawet jakieś tam rozgrywki światowe na multiplayerze. Będziemy się szykowali, słuchajcie, do jakiegoś zmasowanego ataku. Więc tak, jak tam sepokom? Nie możemy raczej zmienić, nie możemy. Chyba trzeba, co sobie zrobimy? Chyba trzeba, z tego co wiem, to odkryć wszystkie chyba badania, tak? Posadzimy sobie tutaj od nowa, żebym o tym nie zapomniał. Tutaj chłopi mają bardzo ambitne zajęcie. Niech na przykład, nie wiem, z trzech tutaj pójdzie na dół, bo tu jest za mało, okej. Mam jakiś leniwych chłopów. Mamy dwóch. I co oni mogą zrobić? Mogą na przykład dołożyć się do budowania stajni, bo stają jak debile. Okej, stajnia nam zaraz będzie gotowa. Tutaj jeśli chodzi o upgrade, to zrobiłbym jednak tą obronę. Myślę, że przeciwnik być może o tej niej troszkę zapomina. Tak. Nie wiem, jak to działa na przeciwnikach na easy, ale myślę, że nam szybko w miarę może pójść. Do czwórki zaupgrade'ujmy, na czwórce zostaniemy, bo te upgrade'y też nie są tanie. Jak widzicie. Mamy problem z goldem. I to w miarę spory. Dobra. Chłopy, chodź ta do roboty. Kopalnia złota. Gdzie jest kopalnia złota? Praktycznie kopalnia złota powinna być, no nie wiem, koloru złotego. Nie ma kopalni już tutaj, okej, tu jest chyba... W sumie to... Co wam szkodzi, przejdźcie się. O, wszystkie kopalnie już przejęliśmy, ale one nie do końca dostarczają nam tego, co potrzebujemy. Tutaj mamy podstawowych tam jeźdźców, ale nie chcę ich robić, szczerze mówiąc. Oni mi się nie przydadzą. Obronę na piątkę dajemy. Co tu jest upgrade'ować? To nie jest potrzebne aktualnie. To mi się może przydać ewentualnie. Okej. Idą. Patrzcie, skubańcy już prawie są. No. To jest... Mam nadzieję, że to jest kopalnia złota, nie? Tak powinna wyglądać kopalnia złota. Bo jak nie, to trochę niepotrzebnie, żeście leźli. Max Insight.
Gold, dokładnie, dobra. To goldy, max insight jest 5. Okej. Okay. Jak to wygląda? Te małe to są kopalnie złota, więc na nich się musimy skupiać. Jak tam z upgrade'owaniem? No to atak zróbmy tylko nim. Zróbmy kilku tych popów jeszcze, z jednego na przykład. Kurde. Dobra. Tutaj już tylko upgrade'ujemy. Możemy ich zaupgrade'ować na maksa, nie sądzę, żeby to było potrzebne. Okej, okay. Potrzebujemy teraz domku. Dobrze wiedzieć, bierzemy leniwych chłopów, nie mamy takich. Ta ikonka oznacza, że mamy przeludnienie i że nie możemy więcej rekrutować, póki nie zbudujemy domu. Także budujemy kolejny dom. Tutaj mamy strasznie mało miejsca, co nie jest fajne. Trochę. Nie możemy nawet chłopa zbudować, żeby zrobił nam ten dom. I jeden chłop musi zbudować. Tutaj mamy... O proszę, izba! Izba, Rosja. Town hall. Dobra, mamy już ten domek. Zróbmy sobie w takim razie... Może dla bezpieczeństwa więcej tych domków. Ja zawsze zaczynałem praktycznie od robienia tych domków, bo one nie były drogie. A nie właśnie chciałem unikać takich sytuacji. Dobra, myślicie, że nam się uda? O Jezu, oni robią jakieś wielkie zgrupowanie, nie? Dobra. Zrekrutujmy sobie jeszcze, nie wiem, z 10, po 10, 13, coś koło tego. Dwóch drumerów, czterech generałów, tyle nam myślę wystarczy. Jeśli chodzi o upgrade'y, tutaj nic nie ma już ciekawego, szczerze. Można zrobić to. Zrekrutujemy jeszcze jednego chłopka. Muszę sobie czułość myszy troszkę zmienić, bo jest za duża. Mogę tutaj zaraz w opcjach? Option. Sensitivity. Scrolling speed, to jest chyba to. Chyba jest lepiej, nie wiem. Nie, nie jest lepiej. Przynajmniej ja tak odczuwam. Czy wy macie coś do roboty? Możecie w sumie zbudować te armaty, no ale po co? Tylko tak formalnie, okej. Okej. Możemy sobie zbadać to teraz. Okej. Znowu mamy przeludnienie, dobrze wiedzieć. I mamy walkę. Widzę, że tutaj oddziały idą na nas. Ich ja bym chciał w ten sposób wyplewić. Aha, przeludnienie, no tak. Szybko leniwi chłopi. To jest właśnie problem. Weźmy w takim razie chłopów z pola, żeby szybko zbudowali nam domki. Gdzie jest to wojsko? Dość daleko. Niech ci chłopi szybko nam pobudują te domy. Nam się kozacy rekrutują. Niechaj, że atakują. Gdzie są ci chłopi? Zbudujcie tak jeszcze z dwa domy. Ile te domy dają? Nie dają nam dużo tak naprawdę. Aktualnie trzeba ich trochę pobudować. Okej. Okay. Była już walka? Była, o proszę. Poradzili sobie. Dobra, mamy... Chyba jest okej, jeśli chodzi o populację i tak dalej. Tutaj już się kończą rekrutować. Dobra, już nam niepotrzebne są tak naprawdę domki. Idźcie w takim razie, wracajcie na pole, chłopi. Okej. Okay. Mamy jakichś leniwych chłopów? Aż tylu. Dobra, no to postawmy sobie, nie wiem, jeszcze jedną wieżę z której to może strony. Z tej w razie czego. No i co? Bierzemy w takim razie jednostki. Jednostki ja bym chciał sobie po prostu zgrupować. To tak, tak żeby ominąć chłopów. Ci, choć ta tutaj. Nie jest ich aż tak dużo, jak się spodziewałem, szczerze mówiąc. Stellars, okej. Okay. Uniwersytet, pamiętaj o tym. Czyżbyśmy... Nie. Ale... Szczerze mówiąc, nie ma tu żadnych fajnych upgrade'ów. Wow! Co tu się stało? Co się stanęło? Okej. Tak, teraz tak. Tych... Szwaniaków tutaj. No i oni sobie idą tutaj. Okej. Za mało mamy tych jednostek, ewidentnie. Ale one są bardzo mocne. Dobra, może myślę, że tyle wystarczy. Czemu ci debile tam idą? Oho! Przecież ślepi jesteście, downy! Idźcie tam na nich. Łucznicy są tak beznadziejni, oni nie mają celności, nie mają obrażeń. Genaldierzy są zaś bardziej niebezpieczni, ponieważ... ponieważ oni bardzo, bardzo łatwo sobie niszczą te... niszczą budynki, co mnie niepokoi. Okej.
ci nam się kończą rekrutować. Zrekrutujmy jeszcze troszeczkę dragonów, tak. Leniwi chłopi. Chłopa. Leniwi chłopa myślę są bardzo potrzebni, którzy stoją tutaj, żeby budować domki. Niedużo, ale zawsze. Aha. Oni nie dokończą budować tych domków, tak? No to znakomicie. Okej. No, no szybko. Następny odcinek, jak mówię, będzie już raczej z kampanii. Okej, tyle wystarczy. Ci mi się już kończą rekrutować. Ci mi się już zrekrutowali. Ta, dobra. Dajcie tutaj. Iść tutaj, panny. No, nie ty. Ty, wiśniaku. Dobra. Zrekrutowani? Dobra, zrekrutowani. To was bierzemy, idziecie tutaj. I tak naprawdę robimy po prostu jeden zmasowany atak. Wszystko na jedną kartę. Bo oni, bo właśnie boty lubią tak grać, że wysyłają po prostu małe oddziały, żeby nas tam atakowały. Ale to nie jest dobre rozwiązanie, uwierzcie mi. Lepiej zrobić dobry, jeden ataka dobry. Tutaj widzę, że najprawdopodobniej się zetkniemy w połowie. Dokładnie. To bardzo niedobrze. Bo nam strasznie jednostki powybijają, ale to nic. My już idziemy tam, szturmujemy. Zobaczmy najpierw na koniów. Kunie dobiegną pierwsze. Wszystko się będzie działo, słuchajcie, w miarę automatycznie. Dobra. Kunie nożesz, atakujcie tutaj. Trzeba im przypomnieć, gdzie mają iść. Ło, ile oni mają jednostek w ogóle. Znaczy, te jednostki nie są też jakieś mega dobre, nie? Ale... A nie są też jakieś mega silne, no żeż idźcie, ludzie. Ludzie święci. Czekajcie, ustawmy im wartę po prostu tutaj. Dobra, zobaczymy jak to się potoczy. No, bitwy jak dla mnie są bardzo przyjemne w oglądaniu. Ło, ale dostajecie... Patrzcie, tutaj, tutaj, wszyscy na nich tutaj. Oho. Widzę, że mamy strasznie duży problem. Wszystko nam poumierało? Serio? Okej, widzę, że tutaj ta gra będzie wymagała troszeczkę więcej czasu. Także słuchajcie, ja się z wami żegnam. To była taka krótka prezentacja gry. No na dniach praktycznie będzie się pojawiać, tylko będą się pojawiać odcinki z kampanii, które może będą troszeczkę ciekawsze. Sama gra jest trudna. Sami widzicie ile gość ma. Chociaż w sumie myślę, że bo łatwo by było tym wyplewić po prostu, ale sama gra jest trudna, jak mówiłem. Wymaga troszkę więcej czasu. Myślę, że na taką jedną mapę wypadałoby nagrać, nie wiem, z godzinę. Na taką mapę na easy, niby szybką. Bo tak to działa. O proszę, oni już na mnie atakują. Także może jeszcze, żebyście kurde nie byli ciekawi później, co się stanie. My sobie spróbujemy obronić ich atak. Okej. Ustawimy się po prostu koło wieży. Tych z 20 jeszcze. Może tych jeszcze trochę. Mamy na tyle chyba golda, nie? Żeby ich utrzymać. Nie, nie mamy. Zaraz nam się będą buntować. Nie. Idzie nam w górę gold. Serio? Fajnie. No to co? No to niech oni staną, żeby zainicjować walkę w tym miejscu. To będzie najlepszy pomysł. Reszta niech, niech pilnuje. No i czekamy. Zobaczymy, czy EasyBot mnie pokona. Ja słuchajcie, jeszcze nie rozkminiłem do końca taktyki tej gry, mechaniki. O proszę, no easy, easy. W takim razie bardzo szybki atak by się, wypadało wyprowadzić bardzo szybki atak. Teraz tak, tymi też wyprowadzimy bardzo szybki atak. I będę, może jeszcze to uda nam się zakończyć, nie wiem. Samimi najemnikami ciekawy by było. Cóż to nie mamy? Golda nie mamy. O mój Boże, ale będzie problem zaraz. Oni są chyba ciągle utrzymywani przez Golda, z tego co wiem. Nieważne, atakujemy. No zobaczymy. Oni teraz mają strasznie osłabione jednostki, ale to się tylko tak wydaje. Nie, to już raczej będzie wygrana. To skłamałem trochę, mówiąc, że mapa jest na 10 minut. Znaczy na godzinę. Proszę. Chłota ukraińska już tutaj wszystkich rozwala. Na Moskala. Yo. Co jeszcze zostało? Tutaj zostali. Chłota. Samimi kozakami ich rozwaliliśmy. Easy.
No co jeszcze? Co jeszcze? Tu są jakieś chłopy. Boże. Halo, skończyłem już. Gdzie mój medal? Mam wszystko rozwalić czy coś? Jeśli mam wszystko rozwalać, o mój Boże, to musiałbym mieć armaty czy coś. No dobra, już idą na nich. Bo ja im ustawiłem krążenie dookoła, nie? Jak to działa? Jak ja mam teraz wygrać? Przypuszczam, że poprzez zdobycie... Dobra, rozumiem. Muszę sobie zrekrutować tych... Spermanów, czy jakim tam. Po to, żeby oni poprzejmowali budynki, nie? Tylko tyle. Dobra, to łapiemy wszystkie kunie, które tutaj przebiegają. Chodźcie tutaj kunie. Panowie kunie. Wy tutaj pilnujcie przede wszystkim te rejony gdzieś. My tutaj już wysyłamy wojsko, które ma przejąć budynek. No, dłużej wyjdzie trochę, co prawda, ten odcinek. Ale przynajmniej zobaczycie, jak już wygrywam. No to są easy boty, tak? Także nie ma się czym chwalić. Zaatakujmy. Idziecie? Idziecie? Co wy macie w ogóle zaatakować? Nie wiem, jak w ogóle tureckie budynki wyglądają, przepraszam. Wydaje mi się, że to jest turecki budynek, który chcemy zaatakować. Ale to tylko mi się tak może wydaje. W takim razie ustawmy sobie szybko w game menu, option, fast mode i najszybsze. A tu. O. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Wow. Ja będę później to musiał odkręcać, bo uwierzcie, patrzcie na kozaków. Śmiesznie to wygląda. Wy tutaj nic z tym nie możecie zrobić? Serio? To jak ja mam wygrać? Halo. Wierzcie mi, że pamiętałem, że po prostu trzeba było poprzejmować budynki. A przepraszam, czy ja będę musiał... Czy ja będę musiał robić działa? Coś jeszcze? Zostało do przyjęcia? Halo? Jezu. Na takie szybcyki grę, że ledwo się da grać. Wszystko poprzejmowane. Halo. Panie Andrzeju. Co się dzieje? Dobra, Wiktorii! Tyle słuchajcie w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. Jeśli chcecie więcej gry, zostawcie łapę w górę. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć. Siema.